Mamy taki pomysł, żeby porozmawiać z wami o bretarianizmie, bo ten temat być może niektórych interesuje, co to jest, jak to można zrobić i chwilę o tym opowiem. Ale taki moim zdaniem istotniejszy temat, który chcieliśmy dzisiaj też poruszyć, to jest taki, no, ja to nazywam przebudzeniem, niektórzy też nazywają oświeceniem, tak? I chciałem podzielić się z wami tym, co we mnie zaszło. Ten bretarianizm tak zwany wywołał takie dalsze konsekwencje, tak, mojego myślenia w mojej głowie, wywołał dużo, dużo, dużo zmian, był takim zaczynem. A Damian jest też przykładem, że nie trzeba być bretarianinem, żeby taki stan umysłu też osiągnąć, tak? Więc chciałem porozmawiać o tym, że bretarianizm może przyczynić się na przykład do tego, że zmienia nam się stan umysłu, widzenie, postrzeganie rzeczywistości i rozumienie tej rzeczywistości, ale też nie jest drogą jakąś konieczną, ważną, czy w ogóle jakąkolwiek. Moja droga do bretarianizmu rozpoczęła się, no wiadomo, po urodzeniu, ale 30 kilka lat temu ja, jak już ci, co byli rok temu, to wiedzą, przeszedłem na tak zwany wegetarianizm, czyli zmieniłem dietę taką tradycyjną, którą przekazali mi rodzice. Jak niecałe 18 lat miałem, to już wtedy przeszło mi do głowy, żeby nie jeść tego mięsa. Dlaczego? Nie wiem do dzisiaj. To był taki impuls, jakieś poczucie czy sygnał ze wszechświata i nagle zainspirowałem się tym wegetarianizmem. I przeszedłem na już klasyczną dietę wegetariańską. Dzisiaj dla was to jest takie dosyć normalne i nic nadzwyczajnego. Wy jesteście często już jakby dużo, dużo dalej niż tak zwany wegetarianizm na ścieżce zmiany diety. Ale jak ja miałem 18 lat i ten czas, o którym mówię, no to było tam blisko już 40 lat temu. W tym czasie to nie było powszechne, nie było popularne i wegetarianizm był w ogóle nieznany, prawie nie było żadnych książek. I mówię, ten impuls mi przyszedł i moim zdaniem to już wtedy zaczęły we mnie się jakieś takie zmiany. Nie chciałem zabijać zwierząt i to był ten jeden aspekt, dlaczego przeszedłem na ten wegetarianizm, bo jakoś no, źle się czułem, jak sobie pomyślałem, że mogę zabijać zwierzęta. No i drugi ten aspekt, który też wyraźnie czułem, to był ten aspekt zdrowotny, no bo czułem, że ten pokarm od zwierzęcy z tą energią zabijania jakoś tak jest niedobry. No i to trwało blisko 30 lat, później miałem kilka lat tak zwanego weganizmu. Wcześniej odrzuciłem jajka, później już odrzuciłem te pokarm typu sery, mleko i inne takie rzeczy. No i dostałem kolejny impuls, to było w 2015 roku, w grudniu, kiedy no miałem takie duże problemy w firmie, ponieważ zajmuję się prowadzeniem działalności gospodarczej i miałem taki okres, kiedy sobie nie radziłem, postanowiłem poszukać jakiegoś takiego rozwiązania tych swoich problemów i ponieważ wiele lat interesowałem się duchowością, byłem w Indiach, byłem w aszramach, zajmowałem się
no różnymi takimi zagadnieniami, którymi pewnie i wy się zajmujecie. I przerabiałem to na sobie, ale w tym okresie no już odszedłem na kilka lat i tak bardziej zaangażowałem się w to życie takie normalne, zawodowe i wtedy przyszedł mi taki impuls, że no muszę coś zrobić ze sobą, nie idzie mi to, potrzebuję zmian. I tą taką zmianą dla mnie było oglądanie na YouTubie filmów. Tam właśnie, no już nie będę opowiadał, w jaki sposób trafiłem na film o brytarianizmie. Zacząłem sobie patrzeć na te filmy o brytarianizmie i jakoś poczułem taką energię, że no, to jest coś dla mnie, chciałbym to zrobić. No to trwało jakieś dwa dni, taki proces zastanawiania się, czy to dla mnie, i jak to zrobić. No i w ciągu kilku dni podjąłem decyzję, że przechodzę proces, o którym troszkę tylko wiedziałem, jeszcze tak naprawdę nie miałem żadnej wiedzy, trochę posłuchałem, dostałem impuls i no i poszedłem za tym impulsem. Powiedziałem sobie, ok, przechodzę proces. Proces taki, no nazwałbym, przechodziłem tradycyjny, pewnie ci, co się interesują, to znacie, to tak jest nazywany procesem Jasmuheen. Taką prekursorką tego procesu była i ona napisała książkę, propagowała taką metodę przejścia na to tak zwane niejedzenie. Dla tych, co nie wiedzą, powiem, że proces trwa 21 dni. Pierwsze 7 dni to jest niejedzenie i niepicie, czyli przestajemy przez 7 dni pić i jeść to naturalne. Później drugie 7 dni przechodzimy na picie soków pomarańczowych w moim wypadku i to rozwadnianych tam, nie pamiętam już dzisiaj, 40% tam wody czy coś takiego. No i kolejne 7 dni jeszcze bardziej rozwodniony sok pomarańczowy, no i po tych 21 dniach następuje no już przejście na możliwość niejedzenia i funkcjonowania bez spożywania pokarmu. Dla mnie, no powiem wam, że no był to taki no i łatwy i trudny okres. Z perspektywy dzisiejszego dnia to powiem, że było tak łatwo, natomiast no, w tym momencie, kiedy podjąłem decyzję o tym niepiciu, to 3 dni pracowałem, jeszcze chodziłem normalnie do pracy, ale 4 dnia już no, miałem wysuszone usta, już ludzie zauważali, że troszeczkę tak inaczej wyglądam. To postanowiłem już 4 dnia zostać w domu no i już tak zacząłem prowadzić ostrożniejszy tryb życia. No, nie miałem wątpliwości, że wytrzymam te 7 dni bez picia na sucho, ale no, nie mogę też powiedzieć, że to było takie nic i nie miałem jakiejś takiej obawy przed tym, żeby no, nie przesadzić, tak? Wolałem sobie no, leżeć, słuchać muzyki, tak powiedzmy prowadzić rodzaj kontemplacji, medytacji, nie przemęczać się, nie chodzić, nie poruszać się, niż no, coś robić fizycznie. Nawiązuję do tego, że po 2 latach, to znaczy mówię to po to, że się tak trochę bałem, bo po 2 latach, kiedy już uświadomiłem sobie, że no to jest takie normalne i bezproblemowe i nie ma czego się bać, powtórzyłem sobie na przykład po 2 latach dokładnie, dzień w dzień, po 2 latach znowu takie 7 dni,
niepicia i wtedy w międzyczasie też miałem takie 2-3 dni, mi się zdarzało nie pić w ciągu tych 2 lat. Ale po tych 2 latach pracowałem już normalnie, czyli 7 dni nie piłem, pracowałem, u mnie normalne pracowanie to jest 12-16 godzin. I powiedzmy, że nie zmieniłem nawyków i mniej więcej te 12 godzin normalnie byłem w pracy i przez wszystkie 7 dni funkcjonowałem już normalnie. Nie miałem żadnej ostrożności, żadnych takich zachowań jak wcześniej, kiedy no tak po ludzku się bałem, tak? Bałem się przeciążać, przemęczać. Wolałem taki prowadzić tryb odpoczynkowy bardziej w tym czasie 7 dni. No Jas Muhin mówi, że ważna jest tu taka duchowość, ważna jest, no nie wiem, takie skupienie, niemalże modlitwa i taki stan skupienia. No powiem, że z dzisiejszej mojej perspektywy, minęło już 5,5 roku od tego momentu, no to tak nie myślę, nie zgadzam się tutaj w tym zakresie, dzisiaj przynajmniej z Jas Muhin, że to jest takie konieczne, żeby no, mieć jakąś szczególną duchowość, czy być w jakiejś medytacji, kontemplacji, czy w czymkolwiek. Moim zdaniem można spokojnie taki proces przechodzić sobie bez jakichś nadzwyczajnych działań. Wszystko odbywa się w głowie i tak naprawdę jedyne co potrzebujemy to mieć takie nastawienie i brak wątpliwości. Jeżeli nie będziemy się bali, nie będziemy mieli żadnych wątpliwości, to no nic złego nam się nie stanie i każdy jest w stanie 7 dni bez tego picia wytrzymać. Po tych 21 dniach wyglądałem słabo, mam zresztą to trochę sfilmowane, trochę mam zdjęć, może kiedyś pokażę. Po tych 21 dniach to czułem się tak jak po operacji. Nie miałem nigdy co prawda operacji, ale tak sobie wyobrażałem, że człowiek po operacji takiej nawet dosyć trudnej tak się może czuć, bo nie miałem, no miałem mało siły, mało energii. Byłem taki wycieńczony, mogę powiedzieć, i to co inni słyszeli po tych 7 dniach niepicia, no, ci co w tamtym roku na przykład byli, to po 7 dniach niepicia, jak pijemy pierwszy łyk tego soku pomarańczowego, to dla mnie to była jedna z najpiękniejszych chwil w moim życiu, bo no jest to trudne, przynajmniej ten 7 dzień już był taki trudny, już po schodach schodziłem wolniej, tak jakbym żył trochę w zwolnionym tempie. I równo o północy, bo tak sobie wyznaczyłem granicę, równo o północy jak zacząłem pić ten sok, no Jas Muhin poleca, żeby tam sobie, no nie wiem, troszeczkę w szklance wypić i delektować się tym. Ja w ciągu tam kilku sekund piłem całą szklankę, za chwilę sobie nalałem drugą i drugą też dosyć szybko wypiłem. No po tych 21 dniach to miałem takie stany, no dalej lęków i to jest takie fajne, że bo z dzisiejszej perspektywy naprawdę wszystko rozgrywa się w głowie, tak? I ja się bałem samemu pojechać do pracy, tak przez pierwsze 2-3 dni to ktoś tam mnie woził, bo miałem taki niepokój, że może coś się stanie jadąc, prowadząc samochód, że no nie będę miał siły, albo może coś mam takiego w sobie, że zasłabnę, albo nie wiem, co się stanie.
No i cały czas taki lekki lęk, mimo że nie miałem wątpliwości, że jest to możliwe, ale jednak no, taki pacjent po operacji cały czas się we mnie odzywał. Dzisiaj powiem wam, że absolutnie nie jest taki stan konieczny, jest nawet łatwy na to do przeżycia. Przynajmniej no, dla mnie i znam trochę osób, co przechodziły, to też nie było źle. No ale w tym okresie przynajmniej ja nie natrafiłem za dużo, no nie wiem, jakichś filmów na YouTubie czy książek, które na przykład w ten sposób by mi dawały taki przekaz, że się niczego nie bój, że to jest wszystko takie możliwe, normalne. No, później powiem wam, że tak pół roku kontynuowałem, można powiedzieć, takie no, prawie 100% wegetarianizmu, czyli praktycznie sama woda. Czasem spróbowałem, ale to naprawdę tak niewielkie ilości arbuza i jakiegoś soku może, ale to były bardzo, bardzo sporadyczne wypadki i no taki byłem konsekwentny w tym wegetarianizmie. Natomiast no później już po tym pół roku, kiedy no złapałem taką świadomość, że mam już wolność od jedzenia i że no my też możemy normalnie spożyć pokarm i nic się nie dzieje. I to jest takie fajne, bo wcześniej przechodziłem dwa razy takie tak zwane głodówki, 14-dniowe mniej więcej. I po tych głodówkach przynajmniej taki miałem program, bo o tym przeczytałem, że trzeba tak długo wchodzić w ten proces jedzenia, tak? Że nie powinno się szybko nic zjadać, tylko najpierw trochę, później coraz więcej. No i mniej więcej ja to stosowałem po tych swoich głodówkach, ale no, powiem, że później przeczytałem gdzieś, czy słuchałem, że w wegetarianizmie tak nie trzeba. No i wypraktykowałem to na swojej osobie, że absolutnie nawet jak się nie jadło pół roku, można zjeść jakiś pokarm i nie ma żadnych problemów z żołądkowych czy jakichkolwiek. No, całe życie byłem zdrowy, nie miałem tak naprawdę żadnych chorób. Kilkadziesiąt lat już można powiedzieć, nie biorę żadnych leków. I ten wegetarianizm oczywiście no, niczego nie zmienił, a wyeliminował jedną rzecz, którą miałem, to zdarzał mi się tam raz na kwartał ból głowy, taki, no, ja to nazywałem na zmiany pogody. Od 5,5 roku mogę powiedzieć, że nie miałem żadnego tego bólu głowy, który wcześniej miewałem kilka razy w roku. Więc tutaj ten proces taki, proces zdrowienia moim zdaniem następuje. Chciałem wam powiedzieć też, że z dzisiejszej perspektywy to zauważyłem, że większość ludzi, tam mało ludzi jest w ogóle zainteresowanych. Większość tak naprawdę nie chce niczego w życiu swoim zmieniać. Słuchamy na przykład wegetarian czy tutaj innych ludzi. Nieraz nas to do czegoś zainspiruje, natomiast ja powiem wam, że te 5,5 roku od tego momentu nie zauważyłem, żebym kogoś zainspirował na tyle, żeby no cokolwiek on chciał zmienić w tym swoim życiu, czy no, przejść na przykład na wegetarianizm.
Nawet moja rodzina nie jest zainteresowana wiedzieć, jak ja się czuję tak do końca. No i tak chciałem wam powiedzieć, że tak naprawdę to jest taka bardzo indywidualna moja droga, którą za bardzo też się z nikim nawet nie chcę dzielić, bo stwierdziłem po tych latach, że to za bardzo nawet nie ma sensu, tak? Ja nigdy nie zamierzam nikogo przekonywać, nie chcę udowadniać, czy to prawda, bo pewnie wiele osób ma wątpliwości, czy to jest możliwe, czy to jest prawda, czy to się rzeczywiście tam mnie, czy innym ludziom, którzy przeszli ten proces brytariański, czy to nie oszukują, tak, bo to się pewnie rodzi. Ja naprawdę nikomu nie mówię nawet, że ja nie jem albo jem niewiele, bo teraz powiem tak, od jak poznałem Agnieszkę, bo wcześniej żyłem sam, to praktycznie nie miałem, można powiedzieć, w ogóle nic nie jadłem. Od 2,5 roku mieszkam z Agnieszką i ona je pokarmy, więc czasem przygotowuję jej, bo ponieważ kiedyś bardzo lubiłem gotować i nie jestem taki taki radykalny, że nie spróbuję. Normalnie sobie lubię spróbować. Na początku nie miałem takiego smaku, nie smakowały mi nawet owoce, prawie nic nie smakowało po tym przejściu procesu i przez te pierwsze miesiące, jak nic nie spożywałem, to jak jakikolwiek pokarm spróbowałem, to prawie że mi nie smakował. Jedyne jakieś rzeczy, które się zdarzyło, na które mi przychodziło ochota, to były jakieś chipsy, ketchup, albo czekolada, tak? Takie wyraziste, jakieś takie, ja wtedy to oceniałem dziwnie. Więc wracając do tego kolejnego mojego okresu, tych 2,5 rok, to pół roku, to już pojawiają się czasem tam owoce, wypijemy kawę i ciastko zjemy. Wypijemy drinka. Drinki też. Albo dwa. Też powiem tak, w ogóle nie ma znaczenia, tak? Organizm w mojej ocenie każdego takiego człowieka, który przynajmniej przez jakiś czas nie jadł, jest normalny. Nie ma tak, że nagle coś jest zabronione, albo jak się wypije alkohol, to będzie katastrofa. Oczywiście tego alkoholu nie pijam bardzo rzadko i jeżeli to już tam, tak jak Damian powiedział, jeden czy dwa drinki, tak, więcej nie, ale można, tak, to nie jest problem i można. Przejdźmy może do tego przebudzenia. Padliśmy taki pomysł wspólnie z Darkiem, żeby połączyć temat bretarianizmu i przebudzenia. Jednym z powodów, dlaczego postanowiliśmy to połączyć, jest to, że przyjaźnimy się i mamy całkiem sporo refleksji na temat w ogóle wszelakich procesów, jakie zachodzą w naszej psychice, gdy stosujemy różne alternatywne metody zwiększenia poziomu świadomości, zwiększenia uważności, ale też poniekąd wyciskamy z naszego doświadczenia ludzkiego wszystkie możliwe, jakby staramy się uzyskać maksymalny możliwy potencjał świadomości ludzkiej, tak, która jest w stanie się w sobie rozwinąć. Założę się, że wszyscy tutaj wspólnie możemy dojść do takiego wniosku, że tych dróg jest całkiem sporo, tak? Czy jest to odżywianie, jakiś tam sport, yoga, medytacja, różne metody religijne, chrześcijańskie, mistyczne, psychodeliki, środki psychoaktywne, zderzenie się gdzieś z dotkliwym odrzuceniem, samotnością, z chorobą, z doświadczeniem bliskim śmierci. Wszystkie, że tak powiem, czynniki, które wpływają na nasze życie, mają taką zdolność do transformacji naszej świadomości. I to, co chcieliśmy poruszyć, to jest właśnie ta kwestia umowności, stosowania różnych praktyk, tak, dochodzenia do stanów
duchowych, doświadczeń mistycznych, tego co nazywam przebudzeniem albo oświeceniem. Może nawet postaramy się podjąć takiej próby zdefiniowania tego, czym to przebudzenie jest, przynajmniej dla nas, dla mnie, dla Darka. Może spróbujemy tutaj nadać nowy kontekst znaczeniu różnych słów, różnych pojęć, różnych metafor, filozofii, czy nawet porozmawiamy na temat medytacji, bo Darek często wpływa na mnie i mnie triggeruje, twierdząc, że medytacja to jest bzdura, gówno, prawda, i w zasadzie to w ogóle nie jest potrzebne. Ja, żeby, że tak powiem, odepchnąć piłkę, stoję ku przekonaniu, że medytacja jest ważna, jest potrzebna, jest mega przydatnym narzędziem, wielokrotnie pomagała różnym moim klientom, mi pomogła, wielu moim znajomym i uważam, że najlepsze praktyki po prostu się nie starzeją, tak? Więc to jest moje przekonanie. No to ja się wtrącę a propos tej medytacji. Medytacja jak najbardziej uważam jest ok. Natomiast pewnie wielu z was próbowało medytować i ja przez wiele, wiele, wiele lat podejmowałem wysiłek medytowania i mogę powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, że żyłem w takim wiecznym poczuciu winy, że mi ta medytacja nie wychodzi. Że zazdrościłem tym swoim różnym znajomym, którzy niby medytowali i oni osiągali jakieś stany, a mnie to nie wychodziło. Jak rozmawiam z różnymi znajomymi, w różnych tam miejscach i czasie, to oni mi potwierdzają, że mają podobnie, tak? Że też im ta medytacja nie wychodzi, ale boją się przyznać do tego i jak jesteśmy w jakichś grupach medytujących, ktoś prowadzi tą medytację i ja właśnie nie wiem, co często ludzie osiągają, bo dla mnie to jest jedna wielka taka mistyfikacja, łapiemy pozę, medytujemy i ja nie zauważam zmian, tak? Mija tam tydzień, miesiąc, ludzie dalej są tak naprawdę tacy sami, no to rodzi mi się pytanie, no to po co medytować, tak? Bo ja rozumiem medytować i widzę zmiany, widzę ludzi, którzy są nowymi ludźmi, tak? Zmieniają się w moim odczuciu na takich właściwszych, że po tej medytacji stają się szczęśliwsi. Widzę uśmiech, widzę zadowolenie. A jeżeli patrzę na ludzi, którzy są dalej tacy sami jak byli, no to rodzi się pytanie, po co? No, powiem ci szczerze, że to jest dosyć ciekawy przykład ten, który podajesz, bo z mojego punktu widzenia osoby, które prowadziłem przez medytację albo z którymi rozmawiałem nawet na warsztatach, no jednak mają pozytywne efekty, mają pozytywne zmiany w życiu i często mi mówią, że chcą więcej doświadczać duchowości i nawet szukają tego, jak mogą zmienić swój własny styl życia dookoła duchowości samej w sobie, no bo wiadomo, mamy tutaj kwestie duchowe, mamy kwestie pracy, rodziny, związku partnerskiego, pasji, te różne konteksty dotyczące naszego życia jesteśmy w stanie wyszczególnić. Jest nawet takie koło coachingu, jeżeli ktoś z was chciałby kiedyś określić poziom szczęścia czy zadowolenia w życiu, to wpiszcie sobie w internecie koło życia coaching i tam na pewno znajdziecie jakieś darmowe ćwiczenia, które pomogą wam określić poziom zadowolenia na konkretnych płaszczyznach życia. No ja stoję przy takim założeniu, że jeżeli ludzie mają problemy z medytacją, to albo stosują niewłaściwą metodę w stosunku do ich osobowości, może po prostu nie jest to dla nich, może potrzebują innej metody, albo potrzebują wytrwać w niej dłużej, tak samo jak z bretarianizmem, tak, czy z innymi różnymi dietami, gdy stosujemy taką metodę, taką, część z nich działa, część z nich nie działa i w końcu trafimy na to, co działa. Może część osób tak naprawdę nie potrzebuje medytacji, ale ma jakieś inne potrzeby, które są po prostu niezaspokojone, czy to są na przykład różnego rodzaju neurozy, tak, nerwice, problemy finansowe, problemy w relacjach, związkach, w ogóle brak edukacji w zakresie komunikacji swoich własnych potrzeb. Ja widzę, że to jest częsty problem ludzi, że po prostu nie potrafią komunikować się z innymi osobami, nie dlatego, że sami są jacyś upośledzeni, przepraszam, nie chcę tutaj nikogo oceniać, tylko po prostu
Czasami wyrabiamy sobie pewne style zachowań w relacjach z innymi ludźmi i nie jesteśmy świadomi tego, że możemy zmienić nasze zachowania i nagle mamy lepsze relacje z ludźmi, bo tych styl zachowań jest tak naprawdę cała masa, ile ludzi, tyle różnych styli, ale można się niektórych na przykład nauczyć. No, po prostu podsumowując, zmierzam do tego, że u ludzi, których medytacja nie działa, bardzo możliwe, że trzeba po prostu użyć innych metod i dokładnie określić to, w czym jest problem, bo często też ludzie idą na ścieżkę duchową, tak, ponieważ mają problemy w życiu. Jest depresja, złość, niepewność, brak satysfakcji, poczucie niespełnienia, poczucie odrzucenia, gdzieś związek się sypnął, gubię się w życiu, nie wiem, co ja mam zrobić, spróbuję medytacji. No i próbujemy, jest ulga, wchodzimy w stan świadomości niedualnej jedności. Myślę, że wielu z was tutaj doświadczyło stanów niedualnych, więc wiecie, o czym mówię. Jest to stan wybitnej uważności, koncentracji na tu i teraz. Nie chodzi mi o sam stan flow, kiedy po prostu oddajemy się jakiejś czynności, ale stan takiej totalnej unii, po prostu zaobserwowania teraźniejszością. Może to się odbyć właśnie poprzez medytację, kontemplację, gdzieś tam bycie na spacerze spontanicznie, gdy ćwiczy się uważność. Może przeczytaliście książkę Eckharta Tolle i was tam gdzieś siekło, nie? Czy może psychodeliki, aczkolwiek no to też jest dodatkowa kwestia, której na tą chwilę nie chciałbym poruszać. No ale powracając, no i z tych różnych powodów chodzimy na ścieżkę duchową, medytujemy. Medytacja sama w sobie pomaga przynajmniej uspokoić umysł, niepokój, przynajmniej na chwilę, ale te problemy wracają, tak? Więc no, z mojego punktu widzenia po prostu tym problemom trzeba się przyjrzeć osobno i pracować nad nimi osobno, ale to nie dyskryminuje medytacji. Moim zdaniem problemem jest samo podejście, a nie technika. No, to medytujmy, może teraz poprowadzimy medytację. Żartuję. Powiem wam tak, wracając na chwilę do bretarianizmu, bretarianizm dla mnie, czy na mnie, czy we mnie spowodował taką jedną z podstawowych zmian, że zrozumiałem, że niemożliwe jest możliwe, bo do dzisiaj jeszcze nieraz jak się zastanawiam, no, jak to możliwe, żeby nie jeść, tak? To jak wejdę w głąb tego i patrzę na świat, no to się wydaje takie mało możliwe, ale ponieważ to przeżyłem i wiem, że można żyć, funkcjonować i nie traci się na wadze, no nie wspomniałem o tym, w czasie tego procesu z 80 tam bodajże 3 kilo do 68 spadłem, tak? No, czyli on blisko 15 kilo mniej z rozmiaru L na M przeszedłem i do dzisiaj już cały czas mam tą M-kę. Przez te kilka lat mogę powiedzieć, utrzymuję wagę w granicach 70 kilo i mam siłę, mam energię. Ci, co tam słyszeli, to w 2019 przebiegłem maraton, w tamtym roku zrobiłem ćwiartkę Ironmana w triatlonie i no, w jakimś tam kolejnym moim planie jest zrobić całego Ironmana, czyli 3 km 800 pływania, 180 km rower i 42 km biegu, tak jak ktoś nie wie. I to jest w moim planie nieokreślonym jeszcze w czasie, ale wiem, że tego dokonam. I ten pokonanie takiej bariery niemożliwości sprawiło, że no, zaczęło mi się więcej takich jakichś zmian, na przykład tego, że zauważyłem, że przestałem się bać. To było takie piękne. Jak ja sobie uświadomiłem, że ja już się niczego nie boję, tak? I to mogę powiedzieć, że wtedy już rozpoczął się ta droga do przebudzenia, tak? Kiedy budzimy tą swoją świadomość i na przykład lęk jest jednym z takich dosyć powszechnych dla nas zjawisk, taki myślę, że dla większości z nas występuje lęk, a ja po jakimś czasie zauważyłem, że kurczę, ja się już niczego nie boję.
I nie ma takiej rzeczy, której mogę się bać. I to jest taki kolejny aspekt, no przynajmniej u mnie, który zaszedł we mnie, że przestałem mieć jakiekolwiek lęki, przestałem się czegokolwiek bać. Gratuluję. Jesteś moim guru. Tak. Chciałbym dodać, że Darek to jest szczególna osoba, bo ja pamiętam swoje przygody z odżywianiem. Ja byłem zmęczony. Widziałem efekty uboczne tego, że jak mało jadłem, to się po prostu czułem zmęczony. Darek jest jedną z najbardziej pozytywnych osób, jakie znam, najbardziej pewnych siebie. Szczególnie w kwestii podejmowania decyzji i bycia po prostu dobrym człowiekiem. To, czego się nauczyłem poprzez naszą przyjaźń, to jest to, że po prostu nie ma granic. Mieliśmy taką sytuację, pamiętam w zeszłym roku, ja pracowałem nad pewnym projektem dla jednej z firm i akurat byłem przy hotelu. Co to był za hotel? No, nowo budowany Marriott. Marriott, tak. I stoję przy tym Marriocie, latam dronem, robię ujęcia i nagle podchodzi do mnie Darek. Ja taki ząb, co ty tutaj robisz? W zasadzie to nie powiedziałem tego, tylko tak się uśmiechnąłem, spojrzałem na niego. Mieliśmy takie, no taką chwilę, nie chcę powiedzieć konsternacji, ale takiej głębszej świadomości, że po prostu no coś nas tam sprowadziło. No to ja dodam, bo Damian tak skrócił, to naprawdę niesamowita historia, bo ja jechałem do Krakowa na takie biznesowe spotkanie, żeby porozmawiać o wyposażeniu tego hotelu Marriott w meble. I zawsze jak jestem w Krakowie, to odwiedzam Damiana, a ja jestem ze Skierniewic, tutaj niedaleko stąd. I jadąc do tego Krakowa samochodem, cały czas miałem myśl, że zadzwonię do Damiana i mu powiem, że się dzisiaj spotkamy, że jadę do Krakowa i się spotkamy w tym Krakowie, jak zawsze. Ale tak się układało, że no jakieś rozmowy telefoniczne miałem, takie inne i no nie zadzwoniłem do Damiana, żeby mu powiedzieć, że będę w Krakowie i że dzisiaj mamy się spotkać. No i nie zdążyłem zadzwonić, a spotkałem się. Powiem, że to jest dziwne znaleźć się w tym samym miejscu, jadąc ze Skierniewic w Krakowie. No, taka sytuacja miała mnie. No to wiesz, możemy nawet rozwinąć ten temat i zadać sobie takie jedno ważne pytanie. Wydaje mi się, że też większość z osób tutaj, które są, sobie często zadaje. To jest to, czy życie wydarzyło się przez przypadek? No i ja uważam, że nie ma żadnych przypadków w życiu. Wszystko jest zaplanowane i tak naprawdę zaplanowane przez nas, tak? Moje funkcjonowanie to jest pozycja stwórcy. Myśl, intencja i brak wątpliwości powodują, że możemy stworzyć każdą rzeczywistość, tak? Więc jeżeli coś sobie pomyślę, dołożę tą intencję i nie mam wątpliwości, że to się stanie, to się dzieje. Nie potrafię znaleźć czy tam zobaczyć, w jaki sposób dane rzeczy się wydarzają. Natomiast ta myśl i ta chęć tego zdarzenia często mi się realizuje. Więc myślę, że przypadku absolutnie nie ma. Wszystko, ja to nazywam, wszechświat planuje i nam się wydarzy. Jeszcze mnie tutaj bardzo mocno ciekawi sam temat tego, że jednak coś łączy te tematy związane z odżywianiem i duchowymi poszukiwaniami. Ja zauważyłem, że poprzez różne eksperymenty z dietami, przede wszystkim poprzez głodówkę, często dochodzimy do takiego stanu zwiększonej uważności, kiedy nie dostarczamy sobie pokarmu, ciało jest w pewnym sensie wycieńczone, może nie wycieńczone, ale jest w pewnym sensie pozbawione jednego z głównych składników, które trzyma je przy życiu.
I nagle zwiększa się nasza uważność poprzez to, że nie mamy tego jedzenia i różne procesy, które zachodzą w organizmie, między innymi zwiększone wydzielanie adrenaliny czy hormonu wzrostu, sprawiają, że nasze ciało zaczyna zwiększać swoją uważność. Czy jak ty, Darek, widzisz tą kwestię właśnie przechodzenia od tematów związanych z zmianą odżywiania do tematów duchowych związanych z przebudzeniem świadomości? I zanim do tego przejdziesz i odpowiesz na moje pytanie, opowiedz proszę, czym dla ciebie samego jest moment przebudzenia? Czy jest to doświadczenie jednorazowe? Czy jest to moment aha, kiedy już wszystko wiem? Czy jest to doświadczenie mistyczne, czy według ciebie jest to proces dochodzenia do czegoś? No, ja myślę, że definicji przebudzenia będzie tyle, ile jest ludzi. Ja mogę opowiedzieć, co ja nazywam przebudzeniem u siebie. Mój stan, który nazywam przebudzeniem u mnie, to jest stan umysłu. No, takiego, no tak kiedyś zdefiniowałem, totalnego wyjebania. I to jest takie najtrafniejsze określenie. To nie znaczy, że nie szanujemy ludzi, to nie znaczy, że lekceważymy. Natomiast absolutnie no, nie jesteśmy w stanie się już przejmować. I tak naprawdę to moje przebudzenie to jest taki stan, że ja żyję, co robiłem, żyłem, co będę robił, żył. I tak naprawdę no nic więcej się nie liczy. Zresztą tutaj rano słuchałem Martina. Bardzo, bardzo, bardzo fajny wykład i polecam jego ścieżkę, bo super, super mówił i widać, że tego wszystkiego doświadczył. Ja podobnie, jeżeli opowiadam cokolwiek i mówię, to tego doświadczam. I na koniec fajnie Martin powiedział, że celem jest życie. Tyle. I został ten cel już zrealizowany. Tak. I tak naprawdę żyjemy. A to, co teraz robię, to bawię się, będąc z wami i odgrywam rolę jakiegoś faceta, co tam gada lepiej, gorzej o wegetarianizmie albo nie wiem o czym. Pójdę do pracy, to odgrywam rolę biznesmena, który zarządza firmą, zatrudnia ludzi. Idę do domu, to zamienią się w kochanka, męża albo tam kogoś jeszcze. I moje życie jest tak naprawdę, porównałbym do odgrywania ról. Dlaczego to jest ważne odgrywać rolę? No bo w momencie, kiedy odgrywamy rolę, w każdej chwili możemy wyłączyć światło, zamknąć drzwi i wyjść. Tak? I już nie ma nas w tym, nie jesteśmy w stanie się wtedy przejąć czymkolwiek, bo jeżeli mamy jakąkolwiek sytuację w życiu, a wiemy, że odgrywamy rolę, no to jak w grze komputerowej wyłączamy komputer, jak się zdenerwujemy i wychodzimy, tak? I to jest to totalne wyjebanie, bo po prostu jesteśmy w stanie natychmiast się przełączyć na to, że no tego już nie ma i no i koniec. Poruszyłeś też kwestię umysłu wolnego od lęku. Był taki mistyk, może ktoś z was kojarzy, Jiddu Krishnamurti, jeden z takich największych wpływowych mistyków, który miał wpływ na formułowanie się hinduskiej myśli, ale też nie tylko, bo podróżował po całym świecie, dając swoje wykłady. To, co on uznawał jako tą prawdę, którą moglibyśmy też uznać jako świadomość teraźniejszości, jako czystą percepcję, czy poznanie samego siebie jako byt, jako istnienie. To jest również, tak ja to mogę teraz definiować, to jest wolność od lęku. Dosłownie jakby
świadomość jako wolność od lęku, jako umysł, który jest wolny od lęku, umysł, który nie jest przywiązany do jakiegokolwiek systemu przekonań, systemu filozoficznego, to nie znaczy, że taki umysł nie może czerpać z jakiejś tam ideologii, myśli i się nią po prostu bawić, ale jest od niej wolny. I z własnego doświadczenia zauważyłem, że tą wolność od lęku, wolność od jakiegokolwiek systemu przekonań charakteryzuje kilka czynników. Przede wszystkim jest to bardzo duża czystość myślenia. Taka czystość myślenia, która oparta jest o samowidzenie myśli takimi, jakimi one są. My często postrzegamy świat przez pryzmat naszych przekonań, przez pryzmat naszych wierzeń. Tak na dobrą sprawę nie odróżniając czystej percepcji od myśli czy przekonania, bo zanim spojrzymy na coś i odfiltrujemy to, na co patrzymy, tak? Od przekonania na temat tego, na co patrzymy, to możemy nawet nie zdążyć złapać na tym, że my już oceniamy, tak? I samo ocenianie jest na dobrą sprawę procesem ubocznym tego, co zachodzi w naszej psychice, jako ocena, tak? Przydatności czegoś, czy to mi pozwoli przetrwać, czy po prostu zginę, jak na to spojrzę, tak? Czy jak źle to ocenię, to po prostu to mnie zabije. Czy mógłbyś opisać z twojego punktu widzenia, jak wygląda stan świadomości człowieka, który nie ma lęku? Czym to się charakteryzuje? I czy twoim zdaniem każdy człowiek może osiągnąć taki stan świadomości? Nie wiem, co mam powiedzieć. Czym się charakteryzuje? Tak, bo mnie osobiście to bardzo fascynuje, bo widzę, że wiele osób ma problemów właśnie z niepokojem, z lękami, dlatego też często schodzą na tą ścieżkę duchową, ponieważ chcą wierzyć. Chcą wierzyć, bo się boją, tak? Szukają zaufania, szczęścia, miłości. I z mojego punktu widzenia jest to wynikiem tego, że po prostu się boimy. A jako, że ty dla mnie jesteś taką inspiracją, żeby właśnie poprzez pracę ze świadomością, nie chcę powiedzieć pokonać lęk, bo nie chcę walczyć tutaj z czymkolwiek, ale rozpuścić ten lęk, bo uważam, że wtedy człowiek jest zdecydowanie dużo szczęśliwy sam w sobie, zdecydowanie dużo bardziej naturalny, mniej się czepia rzeczy, jest mniejszym fanatykiem, jest mniej ekstremalny, jest moim zdaniem bardziej spokojny sam w sobie. Czy mógłbyś opowiedzieć na ten temat ludziom, żeby nie, przekazać jakąś mądrość, wiedzę, jakiś model tego, jak mógłby to wyglądać? Zanim spróbuję ustosunkować się do tego, co powiedziałeś, nawiążę do przeszłości, gdzie właśnie już po przejściu tego procesu bretariańskiego i iluś miesiącach życia w takim stanie, no w takim, jak ty to nazwałeś, flow fajnym, przyszło mi na myśl, żeby poszukać na YouTubie czegoś o oświeceniu, bo to oświecenie zawsze było dla mnie takim celem. No, czytałem, słuchałem, byłem, tak jak mówiłem, i w Indiach, i na wielu różnych spotkaniach takich duchowych, w różnych grupach spotykaliśmy się, wymienialiśmy poglądami i odpaliłem YouTube'a, wpisałem oświecenie i właśnie tam natrafiłem na film Damiana i w ten sposób go w ogóle poznałem. Zacząłem oglądać jego filmy na tym YouTubie i mówię, o kurczę, co to za gość, że on tak mądrze mówi. Uwierzcie mi, przeczytałem no dużo w mojej ocenie książek takich duchowych. Miałem do czynienia z tak zwanymi guru. I jak zacząłem te filmy Damiana słuchać, to mówię, kurczę, my mamy takiego gościa w Polsce, który no jest dużo ciekawszą postacią niż te wszystkie postacie, których ja tam nawet po świecie szukałem. No i dosyć szybko skontaktowałem się z Damianem, zaczęliśmy rozmawiać. Bardzo mi miło. Nie wiem, na co mam się spojrzeć. Zaczęliśmy właśnie, ten nasz pierwszy kontakt był, ale właśnie no, to, ten temat oświecenia był tym momentem, kiedy zacząłem te filmy oglądać i te filmy Damiana mnie zainspirowały do tych różnych przemian. Dlatego no, chciałem wam powiedzieć, że mamy tu gościa w mojej ocenie naprawdę niezwykłego, który
ja nazywam go takim naukowcem. Ja jestem praktykiem, siebie nazywam praktykiem, ja nie mam pojęcia skąd jest to, dlaczego mi się to wzięło, a Damian jest osobą, która potrafi wszystko wytłumaczyć. Jak będziecie chcieli wiedzieć coś tam o kundalini, to wam powie, jak o czakrach, to wam powie, jak tam o tym, o tamtym, jeszcze o innych rzeczach, to o cokolwiek go się zapytacie, to on wam powie, tak, i wytłumaczy ten proces, z czego bierze, z tam... I dlatego jak Damian mnie pytał o jakieś lęki, tak, to ja nie potrafię tak mówić jak Damian, żeby wam wytłumaczyć, co spowodowało u mnie, czy jaki proces zaszedł, że nie mam lęku. Po prostu. No, przyszedł dzień, kiedy ja sobie uświadomiłem, ja się niczego nie boję. Przyszedł dzień, kiedy uświadomiłem sobie, że wszystko już mi jest jedno. I przyszedł dzień, kiedy myślałem, że mam przebudzenie, że mam jakiś stan oświecenia, ale tylko myślałem, aż przyszedł dzień, kiedy w końcu stwierdziłem, no to jak masz, to dlaczego boisz się powiedzieć, że masz? Czy tam no nie chcesz tego upublicznić, no czy się tego wstydzisz, czy może będziesz bał, że ktoś będzie myślał inaczej, że ty powiesz, jesteś przebudzony czy oświecony, a ktoś to skrytykuje albo powie to, czy to, czy to. No, taki stan umysłu, który dzisiaj mam, to tak naprawdę jest mi wszystko jedno, co kto sobie pomyśli albo powie. No, ja mogę sobie mówić, co chcę i nie ma to dla mnie znaczenia, czy będzie taka, czy inna reakcja. A wracając do tego braku lęku, to powiem wam, że w związku z tym, że moja firma budowała, dzięki, to jest trochę efekt bretarianizmu, że jest chłodny, nie? Ja przynajmniej pierwsze lata było mi bardzo chłodno. Ten organizm mój nie przystosował się do temperatury tak jak wcześniej. Chłodniejsze temperatury łatwiej znosiłem. Pierwsze lata bretarianizmu temperatura była taka... No jak byłem ciepło ubrany, nie było żadnego problemu. Natomiast jak zmarzłem, to... No to miałem takie nawet stany, że przy plus 12 czułem raz, czy tam kilka razy, prawie jakbym miał odmrożoną dłoń. Ale nie wiem, z czego to się wzięło. Już od kilku lat praktycznie tego nie mam. Wracając do tych lęków, to no dzisiaj mam taką sytuację, że moja firma budowała stoiska targowe. Rok temu zamknęli nas w tym tak zwanym lockdownie, jestem na skraju bankructwa. Zatrudniałem 85 osób, po kilku miesiącach spadło to do 30. I powiem wam, że no fajnie jest mieć taki stan, bo tak naprawdę to jest mi totalnie wszystko jedno. Czy ja tą firmę stracę, czy będę miał pieniądze, czy nie będę miał pieniądze. Nie mam najmniejszego lęku. No i jedną rzecz sobie uświadomiłem, bo ktoś mówi, no jest tam jakiś koronawirus, znaczy no nie jedną, no wiele rzeczy sobie uświadamiam, ale jedną z tych rzeczy, które sobie uświadamiam, to jest to, że tak naprawdę to ten koronawirus no nie ma żadnego znaczenia na nic. No bo jeżeli my potrafimy żyć i nawet za chwilę być może będzie jakaś nowa dla nas rzeczywistość, jeżeli będziemy potrafili zapomnieć o całej tej przeszłości, którą mieliśmy, no to mamy to w dupie, bo żyjemy jakby dzisiaj i w takich nowych realiach i wystarczy nie pamiętać, co było i nie będzie niczego nam brakowało i niczego nam nie będzie szkoda i niczego nie będziemy potrzebowali, bo jak, no nie wiem, zlikwidują nam samochody, samoloty i inne rzeczy, a my będziemy potrafili się cieszyć tym, że na przykład sobie tu siedzimy i mamy ubranie jakiegoś arbuza, czy sobie wyhodujemy inne jedzenie, no to i to nam da szczęście, no to czego nam będzie potrzeba? Koronawirus nie ma żadnego znaczenia. A nawet powiem wam, przyszły mi takie myśli, że jakbyśmy naprawdę nic od tych rządzących nie chcieli i niech oni sobie tam
zamykają, straszą nas, czy cokolwiek robią, a my no nie będziemy od nich potrzebowali tej nowej zmiany albo czegoś tam innego, no to dla kogo oni nagle to zaczną robić, tak? No nagle nie będą mogli nas przestraszyć, że zamkną nam źródło jakieś drukowania pieniędzy, czy coś tam innego się stanie. To wszystko zależy od umysłu. Jeżeli będziemy mieli taki umysł, że nie będziemy tych różnych sytuacji się bać, no to będziemy szczęśliwi. Cały czas będziemy szczęśliwi i jutro też będziemy szczęśliwi. I nieważne, czy koronawirus i inne historie będą się wydarzać, czy nie. W opcji życia, kiedy żyjesz, to się nie boisz. Jesteś. Jestem. Więc możemy sobie pobyć. No to jesteśmy wszyscy. Miło. Pięć i pół roku. Ja to tak swój dzisiejszy bretarianizm zdefiniuję w ten sposób, że przez 5,5 roku nie zjadłem żadnego śniadania, obiadu i kolacji. Nie zadawałem sobie wysiłku, żeby przygotować jakikolwiek posiłek taki, że ja robię sobie, bo potrzebuję zjeść. Takiego stanu od 5,5 roku nie miałem. Pijesz jakieś płyny, tak? Tak, płyny to normalnie piję. No wszelakie. Wszelakie płyny piję, no piję też i sok, i wodę, i kawę. No mleka nie piję, ale... Proszę? Okej, no to jest. Ja nie opowiadam, że jestem wegetarianinem, który... No zresztą powiem tak, że nie bardzo wiem, po co robić to, po co na przykład, bo być może mógłbym udowodnić, że przez 5 lat nie zjem totalnie nic, ani nie wypiję soku. Być może, ja nie wiem, jakby mój organizm się zachował, tylko nie wiem, po co miałbym to zrobić. Jeżeli Agnieszka mnie zaprasza na kawę, no to ja z nią piję kawę i już. Natomiast nie potrzebuję tego. Ja to nazywam mogę, ale nie muszę. To jest ta różnica, bo no, często mamy ten schemat, że musimy. Musimy to. Ja nie muszę. Ja mogę tam kilka dni totalnie nie jeść, wyjeżdżam za granicę. Totalnie się nie interesuję, czy coś no, będę jadł, czy nie jadł. No, po prostu wsiadam w samolot i tyle. Kontynuuj. Guru. Mnie bardzo mocno zaskakuje ten fenomen tego, że można nie jeść i normalnie funkcjonować. Możesz wytłumaczyć, jak to wygląda z punktu widzenia twojej filozofii, że organizm pomimo, powiedzmy, dla mnie to ty po prostu nie jesz, nie? Bo to, ile ty kalorii spożywasz na dzień, no to ty już powinieneś być martwy dawno temu, nie? Ja zresztą z Darkiem pomieszkiwałem trochę czasu, więc widziałem, jak on funkcjonuje. Powiedz mi proszę... A wczoraj nie mógł mnie dogonić. No mogłem, tylko nie chciałem. Rowerami jeździliśmy. Mówiłem ci, że... A Peselowo ma 2 razy mniej lat przeszło niż ja, tak? A tak fizycznie no nie ma na razie przynajmniej szans w takich dyscyplinach jak rower, czy bieganie, czy tego typu rzeczy. No, no powiem wam, że kolejna taka rzecz a propos tych braku lęków i tych zmian, to no przynajmniej u mnie wyłączył się taki proces starzenia i umierania. Nie zastanawiam się, czy człowiek może się zestarzeć i umrzeć. Nie mam takich w ogóle myśli. Żyję i nie wiem, czy będę żył 150 lat, 300, 500, czy umrę, czy nie umrę. Nie mam czegoś takiego w głowie, żebym myślał o tym, albo w ogóle... No,
jakoś tak się zastanawiał, czy ja jestem taki rocznik, czy inny rocznik. Ja nie wiem, jaki jestem rocznik. Jak muszę wiedzieć na potrzeby chwili, to okej. Natomiast jak nie muszę, to się nie zastanawiam. No, wiele osób się pyta, to ci, co nie wiedzą, to jestem 65. rocznik. Czyli? No. Nie, to chyba. Więc jak Damian na razie ma awarię, to powiem, że ten program wieku to też uważam, jak potrafimy sobie go wyłączyć, ja to nazywam też taki emerytalny umierania, to możemy żyć naprawdę długo. Czyli na dobry sposób, na dobrą sprawę, to nie jest stricte racjonalny jakby. Nie chcę powiedzieć argument, ale nie ma stricte racjonalnej ścieżki określającej to, przez co przeszedłeś. Po prostu nie da się tego racjonalnie w pewien sposób opisać. Tak naprawdę to już nie bardzo wiem po co. Po co miałbym opisywać? No bo wydaje mi się, że z punktu widzenia człowieka jednak wszyscy są ciekawi, jak to jest możliwe, że po prostu ktoś nie i funkcjonuje. Bo wiadomo, że każdy chce żyć, tam żyjemy, tak? Każdy ma też jakąś swoją filozofię odnośnie odżywiania. Nieważne, czy jest tam na jakiejś diecie, czy nie, czy odżywia się tak, czy siak. No ale wydaje mi się, że to, co ty zrobiłeś, to ty po prostu porzuciłeś wiarę. Porzuciłeś przekonanie na temat w ogóle jedzenia, tego, że jedzenie jest ci potrzebne, tak? Jeżeli człowiek jako istota porzuca przekonanie na jakiś temat, po prostu przestaje czepiać się tego, że musi w coś wierzyć, a to mimo wszystko jakby funkcjonuje nadal i podtrzymuje ciebie przy życiu, tak? No to ja widzę tutaj bardzo fajne podłoże do tego, żeby w ogóle zakwestionować pochodzenie jakichkolwiek ludzkich myśli. No i już. No to dobra, no to jeżeli kwestionujemy jakiekolwiek myślenie, tak? To czy człowiek może funkcjonować w ogóle bez myśli? No, po co miałby funkcjonować bez myśli? No bo zastanawiam się to, tak? Porzucasz myślenie o jedzeniu, jesteś wolny od jedzenia, tak? No i przez to poniekąd szczęśliwy. Czy jest możliwe porzucić myślenie o innych kwestiach życia, na przykład, nie wiem, myślenie o pieniądzach, myślenie o relacjach, myślenie o związku, myślenie o pasji, myślenie o życiu i po prostu żyć i to życie byłoby spokojnie, flow i nie byłoby tutaj żadnych problemów? No ja uważam, że oświeceni ludzie też muszą coś w życiu robić. Wszyscy musimy coś robić, bo możemy usiąść. Są ludzie, którzy zamykają się w jaskiniach gdzieś w Tybecie na przykład. I ja naprawdę tak do końca nie rozumiem po co. Ale no ich prawo. Każdy ma prawo do swoich zachowań. Każdy ma prawo robić co uważa. No uważam, że powinniśmy żyć, a te wszystkie rzeczy się wydarzają, tak? Czyli mamy pieniądze, mamy pracę, mamy rodzinę, mamy związki, ale w momencie, kiedy my żyjemy, a to przychodzi i jakby my nie jesteśmy w tym, tylko te rzeczy są przy okazji, to życie jest takie, moim zdaniem, szczęśliwe. A myśli, moim zdaniem, są potrzebne. Ja nie widzę powodu, żeby... No bo medytacja to jest wyłączanie myśli, żeby... I jakby przekazują nam i uczą różni ludzie, że powinniśmy wyłączyć myślenie, żeby osiągnąć jakiś stan umysłu taki tam bez tego myślenia. Natomiast powiem wam, że jeżeli mamy stan umysłu taki, nazywam go właściwym, to myślenie w niczym nie przeszkadza. Myśli przychodzą, odchodzą. Ja jestem tym, który decyduje, co ja z tą myślą zrobię.
Ja sobie ją mogę złapać, wyrzucić, albo wziąć, przetrawić, przeanalizować, mieć dla niej uważność i wtedy wyrzucić, albo mogę ją przyjąć i przez miesiąc używać i potraktować jako coś mojego. Coś, co mi się przydało. No tak, ale ty już przeszedłeś przez pewien proces, a taka osoba, która przez taki proces nie przeszła, może potrzebować takiego dodatkowego treningu, żeby się tego nauczyć. Bo jednak mimo wszystko ja jestem tego zdania, że to przez co ty przeszedłeś, stosując tą dietę, przychodząc na bretarianizm, to w pewnym sensie wymusiłeś w sobie medytatywny stan, który podniósł twoją świadomość do tego stopnia, że zacząłeś być bardziej na tym poziomie obserwatora, świadka świadomości, co umożliwiło ci taki, powiedzmy, masywny wpływ na swoją świadomość i transformację tego. Znaczy, ja nie uważam, że bretarianizm ma jakiś duży wpływ na zmianę świadomości. No ma, może być takim zapalnikiem, natomiast no mam sporo znajomych, tak zwanych bretarian, gdzie nie widzę takich zmian świadomościowych. Tak? No często z mojego punktu widzenia oni dalej żyją dosyć normalnie i mają normalne problemy, normalnie się kłócą, normalnie rywalizują i walczą nawet o duszę. No tak, ale poruszasz tutaj dodatkową kwestię moralną do samej medytacji, tak, i do tematów duchowych. A ja mam tutaj na myśli to, że poprzez medytację, tak, że medytacja i pewnego rodzaju trening, czy to w bretarianizmie, czy w czymś innym, ma bardzo podobne jakby skutki, bo spójrzmy na medytację nie jako jakąś technikę, żeby pokazać sobie, ja jestem bardziej duchowy, bardziej od ciebie, tylko że ja siedzę w tej medytacji przez godzinę i wszystkie lęki, które do mnie przychodzą, ja obserwuję i odpuszczam. Czyli uczę się żyć w stanie świadomości, wolnym od lęku, i potem normalnie wchodzę w społeczne interakcje z innymi ludźmi i wszystko to, czego doświadczyłem w medytacji, co jest mi bliskie, czego doświadczyłem i ja to widziałem, że to jest moje, przestaję projektować na zewnątrz. Czyli poniekąd staję się odpowiedzialny za siebie i za wszystkie procesy poznawcze, które zachodzą w mojej świadomości i dzięki temu po prostu staję się bardziej świadomy i żywy w życiu codziennym. Damian powiedział, uczę się żyć bez lęku. No, no to ja mu zaproponuję i wam wszystkim, no nie uczyć się, tylko nie mieć tych lęków i żyć. No po co się uczyć, żyć bez lęku i sobie jakieś stwarzać problem? Naprawdę, można mieć życie po prostu. Po prostu. Życie się wydarza i już. I nie musimy nic ćwiczyć, nie musimy nic przerabiać, bo po co? No uważam, że dla takich osób, które jednak mają z tym problemy, może być to przydatne. No okej, okay, tylko powiem wam tak, wystarczy tyle, tak? Jedna sekunda, żeby zmienić stan umysłu, bo to jest tylko stan umysłu. Jeżeli potrafimy przełączyć jakieś takie swoje myślenie, że przestajemy się przejmować, to w ciągu sekundy każdy, kto tu siedzi, może taki stan umysłu osiągnąć. A co jeżeli przychodzą takie stany, których nie da się przełączyć? Nie wiem, po co mam się nad tym zastanawiać? No wiesz, ja tu wiesz, staram się wyciągnąć mądrość z tego wszystkiego i taką praktyczną wiedzę, którą inni ludzie mogliby wykorzystać w życiu codziennym, nie? Więc bardzo mnie to interesuje, bardzo mnie to ciekawi. Ja skłaniam się ku temu przekonaniu, że medytacja jest ważna, a procesy, które zachodzą w nas, poprzez te różne techniki czy praktyki są bardzo podobne do siebie. Znaczy powiem, że no medytacja czy cokolwiek, jak sobie ktoś postanowi, że jest ważne, to jest ważne, tak? To się staje jego prawdą i natychmiast, jak coś sobie pomyślimy, to już jest ważne. Więc jeżeli mamy koncepcję ważności medytacji, no to jesteśmy w tej koncepcji i potrzebujemy medytować, bo to jest ważne. A jak ja mam w dupie medytację, No to nie muszę medytować i ona mi do niczego nie jest potrzebna. A jednocześnie całe moje życie to jest medytacja, tak? Ja sobie teraz rozmawiam z wami i mogę powiedzieć, że medytuję, bo co to jest ta medytacja? No? Dobre pytanie, możemy odpowiedzieć. No to odpowiedzcie, Damianie, towarzyszu Damianie. A powiedz, jak przechodziłeś, jak to wyglądało u ciebie na tym bretarianizmie? W sensie... No z takiego normalnego jedzenia na tym bretarianizmie. Jak
to było tak stryknięcie. O, właśnie. To znaczy, no ja moim zdaniem już dzisiaj mówiłem, może cię nie było. No to było pstryk z dnia na dzień. Ja nawet z nikim nie rozmawiałem, nikogo nie znałem. To przyszedł mi impuls i przeszedłem. Tak, po prostu. Powiem, że z mojego dzisiejszego tam doświadczenia, perspektywy, to radziłbym raczej, jakby ktoś miał taki pomysł, żeby, no są te osoby prowadzące takie procesy bretariańskie i powiem, że w mojej ocenie jest to bezpieczniejsza metoda, żeby gdzieś tam pojechać do grupy, która razem przeprowadza taki proces. Bo wydaje mi się, że w grupie raźniej ktoś, kto tak przeszedł ten proces sam i podpowiada, to chyba jest łatwiej. Natomiast ja zawsze lubiłem wyzwania i powiedzmy moje życie często było takie hardkorowe. To akurat dla mnie to było takie jakby moje, nie? I właściwe, ale jeżeli miałbym komuś doradzić i jak może, to lepiej przejść taki proces, bo pewnie jak ktoś się interesuje, to wiecie, że sporo jest osób, Polaków, którzy prowadzą takie procesy i mają grupy i można to przejść. Jakby ktoś był zainteresowany, to ja chętnie też powiem, co moim zdaniem jest ważne, żeby to zrobić i mogę w jakimś sposób kogoś poprowadzić, wspierać, czy nawet mogę z nim być. A jakieś takie obserwacje, patrzenie się w słońce, łapanie energii? Uważam to za bzdury. No można się patrzeć, tylko po co? No ja też to oglądałem. Wydaje mi się, że super, no wiadomo, że słońce jest ważne. Natomiast ja uważam, że nawet jak mnie zamkną w piwnicy, to energię będę miał. Jak nawet nie będę dwa tygodnie czy miesiąc na słońcu, to nie ma to znaczenia. A idąc dalej, to powiem wam, że i tak wszyscy odżywiamy się nie jedzeniem, tylko inną energią. Nie odżywiamy się tym pokarmem. Ten pokarm no coś nam daje, nie wiem dokładnie co. Na pewno toksyny, na pewno problemy, tak? A ile my potrzebujemy naprawdę tego pokarmu, a ile nieświadomie odżywiamy się energią taką, nazwijmy, kosmiczną, to nie wiem, natomiast takie moja intuicja, moje przeczucie mówi mi, że wszyscy nieświadomie odżywiamy się tą energią, a takim no, fajnym przykładem, może kontrowersyjnym, to są ci wszyscy alkoholicy pod różnymi budkami, którzy naprawdę całymi dniami nic nie jedzą, piją sobie tą wódkę czy tam inne rzeczy i naprawdę latami żyją. Ich odżywianie też jest takie mocno kontrowersyjne, ale nikt się nad tym nie zastanawia. Ty na szczęście masz całkiem niezłe doświadczenie. No tak. Ja mam się zawsze taki alkoholik, nie? Ile on pożyje? Nie? Bo w tych sklepach, nie? A ile tacy, nie wiem, średnio, nie wiem, na Polsce, ile oni tak żyją wtedy? Ja nie znam bretarian, bo Jas Muhin nie wiem ile ma lat, teraz tam 70 czy tak strzelam. I nie wiem ile ona będzie żyła i takich dużo osób chyba nie jest, które znamy, które są jakoś opisane, że były bretarianami i teraz żyją tyle i tyle lat. Poza tym ja nie, powiem wam, że nie widzę dużego związku. Bretarianizm to różni się od życia w takim jedzeniu tylko tym, że człowiek mniej takich złych rzeczy przyjmuje do organizmu. I to jest jakby największy plus. Bo za taką historię, nie? Ona jest niby potwierdzona. Chińczyk był taki, który 256
No i chwała mu, niech sobie żyje. Mnie to bardzo interesowało, w jaki sposób on to robi, nie? Ja doszedłem do tego, nie? On stosował monodietę, żył na jagodach, jakieś tam, nie wiem, czy te koje, czy jakie tam pizze, I zioła zbierał, nie? W tym była tarczyca bajkalska, która ma taki związek bajkalinę, która wydłuża telomery w genach naszych, DNA. Mamy tutaj koncepcję, tak? Bajkaliny, dobrze mówię? Ale podobnie działa resweratrol. To znaczy, jeżeli mogę... No, jak ktoś żyje 250, to dobrze, jak 500, to jeszcze lepiej, jak 100, to super, jak 50, też fajnie. Według tej legendy... Jakie to ma znaczenie? No, jakie to ma znaczenie, czy będziemy żyli tyle, czy tyle? Do mnie ma, bo ja lubię żyć. No to żyj. Żyję. No i... Tak. Tutaj padło pytanie, jak zmieniła się jakość życia Darka po wegetarianizmie, czy coś się uleczyło? No, bardzo dobre pytanie, bo to ta długość życia moim zdaniem no, nie ma dużego znaczenia. Pewnie jedni będą żyli tyle, inni tyle. Natomiast jakość życia, jak się ma 70 lat, 90 lat, a teraz dzisiaj przeczytałem, że Sobiesław Zasada 91 lat ma wystartować znowu w rajdach. Taką podjął decyzję. O, to jest fajna postawa, że ktoś ma na przykład te 90 lat i ma taką jakość życia, że on sobie jeszcze jeździ samochodem. I tu odpowiadając na pytanie, absolutnie uważam, że bretarianizm i tego typu ścieżka, bo no takie, powiedzmy, odżywianie się surowe sokami, to jest moim zdaniem prawie to samo, tak? To nie ma różnicy prawie żadnej i ci, co tego typu diety stosują, to moim zdaniem mają szansę na takie długie życie w dobrej jakości, tak? Jeżeli chodzi o mnie, to ja wcześniej nie chorowałem, teraz też mogę powiedzieć, że praktycznie nie choruję, natomiast dla tak ciekawości powiem, że COVID-a przeszedłem, tak. Zgodzę się dużo, że nic nie wiem na temat koronawirusa, natomiast powiem, że przeszedłem coś. Proszę? Bo ja nie robiłem sobie żadnych badań i w czasie tej choroby nie brałem żadnych leków i niczego. Natomiast no miałem pierwszy raz w życiu, że 4 dni nie miałem siły i energii i straciłem razem zresztą z Agnieszką. Przechodziliśmy podobnie i straciłem ten tak zwany węch, co było fajnym takim doświadczeniem i nie wiem, czy to jest potwierdzenie na tego koronawirusa, o którym nam mówią, natomiast no może mieć to związek, tak powiem. Ale generalnie wszystko jest ok, nie miewam żadnych chorób, nie lubię, jak ktoś jęczy, stęka i moje życie jest takie, ja oceniam w skali 1 do 10, jeżeli chodzi o zdrowie, 9,9. To jest akurat z tymi okularami, to jest takie namacalne, tak? Tak. Czy doświadczyłeś tutaj jakiejkolwiek, że coś się działo, albo że się nie pogłębiało, a wcześniej się pogłębiało jakby? No powiem, że bardzo liczyłem na to, że odzyskam wzrok, ale nie odzyskałem. Aha. Tak, no taki wzrok, że nie będę musiał... A czy dużą masz wadę? -3. Że no, przez te 5,5 roku nic się ani nie poprawiło, ani nie pogorszyło. No, mam i akceptuję, natomiast koncepcję mam taką, że przyjdzie dzień, że nie będę miał tych okularów i na to czekam. Tego się trzymam i jestem cierpliwy. Przyjdzie taki dzień. Dziękuję bardzo.
Co zadecydowało o tym, że Darek przyszedł na taki stan umysłu? Padło pytanie. To znaczy, no myślę, że każdy, kto trochę na tą ścieżkę duchowości, jak Damian nazywa, jak też nie lubię tego słowa duchowości, ale ono jest takie powszechne, jak ktoś wchodzi na ścieżkę duchowości, no to poszukuje jakieś, ja to uważam, że my wszyscy poszukujemy szczęścia, tak, można to tak nazwać, takiej ogólnej szczęśliwości. I teraz, jeżeli wchodzimy na ścieżkę poszukiwania szczęśliwości, to szukamy sposobu, jak tą szczęśliwość osiągnąć. No i moim zdaniem jedyną metodą, jedyną, nie ma innej, to jest osiągnąć taki stan umysłu, kiedy wszystko, co się wydarza, daje ci szczęśliwość, tak? Czyli rozmawiamy, jesteśmy szczęśliwi, idziemy, jesteśmy szczęśliwi, śpimy, jesteśmy szczęśliwi, budzimy się, jesteśmy szczęśliwi i nic nam w życiu nie przeszkadza, tak? Cokolwiek się wydarza, traktujemy jako coś, co jest nieuniknione, potrzebne, ważne. Idziemy dalej, tak? Już nie pamiętamy tego, co było. I powiem wam, że dzisiaj naprawdę mam coś takiego w umyśle, że ja potrafię po pół godzinie, jak nieraz, nie wiem, pracownika opieprzę, tam coś zrobię, po pół godzinie już nie pamiętać, o co mi chodziło, co tam on zrobił takiego, że ja mu na przykład zwracam uwagę. Mam taką już uzyskaną łatwość zapominania. Jak potrzebuję, przypomnę sobie. Natomiast w ogóle tego nie mam. Nie? Za chwilę już nie mam tego, co miało miejsce jeszcze nie tak dawno. I to jest w mojej ocenie fajne. Nie pamiętać. Żyjemy po to, żeby jeść, czy jemy po to, żeby żyć? No powiem ci tak, no bardziej bym powiedział, że celem jest życie, tak? Jeżeli do tego życia potrzebujemy jedzenie, no to okej, no to jedzmy. Natomiast no absolutnie nie, celem nie może być jedzenie, tak? Wszystko może. No to jedzenie też może być celem i rozumiem nawet ludzi, bo tego nie mówiłem jeszcze dzisiaj. Jedzenie jest nałogiem, tak? Jednym z najgorszych moim zdaniem nałogów. Nałogiem. No nałogiem przyjemnym, okej. Nałogiem przyjemnym. No i to bardzo przyjemnym. Myślę, że dla wszystkich ludzi jest to przyjemny nałóg. Nie jestem w słowach tak dzisiaj delikatnych. Przez 20 lat to nie wypowiedziałem żadnego słowa nazywanego powszechnie bluźnierstwem. Miałem taką fazę, że sobie wyłączyłem bluźnienie i używanie jakichś takich brzydkich słów ze swojego słownika. Natomiast w ciągu ostatnich lat po tym, nazwijmy, przebudzeniu, wszystkie słowa są już dla mnie akceptowalne, dopuszczalne, a często używam takich słów, żeby zwiększyć jakby przekaz, tak, żeby wyrazistość była taka lepsza, bo jak powiemy wyjebane, to takie od razu jest to zrozumiałe, tak? Byśmy musieli użyć 20 różnych zdań, żeby wytłumaczyć, o co mi chodzi. A tak to mamy szybko i już wszyscy rozumieją, o co chodzi, tak? Że jadam i nie mam czegoś takiego, że muszę, tak? Że jak zjem, no to za chwilę muszę znowu i czytam. Nie, w ogóle powiem wam, że bo dzisiaj Martin mówił o tej wodzie i powiem, że bardzo fajnie mówił, ale taki jedyny dysonans to miałem a propos tej wody, bo ja uprawiam sport, gram w tenisa i ja biegam, ja nie piję najczęściej w ogóle. I po też nie. Dopiero później, po jakimś czasie. Nie mam czegoś takiego, że mam pragnienie i potrzebuję pić. Zaraz, ale każdy organizm jest inny, więc
może ta metoda Martina, żeby tam 4 litry, 6 litrów albo i więcej pić, może jest dobra. I powiem wam, że nawet mnie zainspirowało i zacząłem się zastanawiać, bo dużo trenuję, nawet i mam po 2 treningi nieraz dziennie. I się zastanawiam, czy nie wypraktykuję tej jego metody i tak się zmuszę, bo to nie jest dla mnie przyjemne, ale zmuszę się, żeby się napić tej wody więcej i zobaczyć, czy to się zamieni na energię. Jestem ciekawy. I powiem wam jeszcze taki paradoks, co pewnie większość z was wie. Jedzenie zabiera energię, a wysiłek fizyczny dodaje. To 100%. 200. To tak jest. Zawsze jedzenie zabiera energię. A jak popracujemy, czy biegniemy, to przybywa nam energii. No i jeszcze u mnie to jest tak, że pracuję po 16, tak 18 godzin, śpię, no tam kładę się o 2, 3, wstaję o 7, nie? Mniej więcej. I tak wszystkie soboty, niedziele pracuję i cały rok jeden, drugi, trzeci, piąty i cały czas. Ale to tylko nie śpi się, przynajmniej w moim wypadku, jak się nie pije. 7 dzień nie picia, już się prawie nie chce spać. Może przy okazji... Nie wiem. Mój działa. Są wybrańcy. Raz, dwa, słuchajcie. Może przy okazji opowiesz o tym, że skróciła ci się faza snu, bo śpisz stosunkowo bardzo krótko. To też jest ciekawym zjawiskiem. No, ciekawy, bo dla Agnieszki może niekoniecznie, bo zasypia sama i budzi się sama. I nie zawsze wie, że ja spałem, ale tak, jak nie piłem, bo to no miałem fazy kilka razy w życiu, że nie piłem, to w momencie, kiedy przestaje się pić, to przestaje się chcieć spać. 7 dnia po niepiciu to już jest duży problem, żeby usnąć, nie? Duży problem, przynajmniej dla mnie, no nie wiem, bo każdy organizm pewnie jest inny. Już się naprawdę niewiele chce spać. A tak teraz przy takim, powiedzmy, tym trybie 3-5% odżywiania, to no tak myślę, że 4 do 5 godzin sypiam. Ale całą pozostałą dobę mogę na normalnych obrotach pracować, nie? Mogę funkcjonować, no nieraz tam potrzebuję 5-10 minut, żeby się naładować, nie? No to trzeba tam usiąść, czy no przestać coś robić, wystarczy i parę minut i wracam do takiej normalnej dyspozycji. No i to jest fajne też. To jeszcze o świadomości. Czy zauważyłeś, że zwiększyła się ilość synchroniczności, tak jak opowiadałeś, że się spotkaliście, tak? Wymyślałeś o tym, żeby zadzwonić do Damiana i że się spotkaliście i że to była właśnie taka synchroniczność. Czy zauważyłeś, że jest więcej tej takiej synchroniczności, która cię zaskakuje, która się pojawia w twoim życiu? No tego bym nie łączył z bretarianizmem, natomiast absolutnie często zdarzają mi się takie sytuacje właśnie z tej synchroniczności. Pomyślę i zaraz mam telefon, pomyślę i zaraz coś się wydarza, to co pomyślałem. I to tak jakby moim zdaniem to jest przepływ energii, że ktoś, no, wysyłając energię, mamy reakcję, ale to jest absolutnie takie moje przypuszczenie, nie wiedza. Bo myślę, że taki stan można niekoniecznie będąc bretarianem też mieć. Taki stan synchroniczności
to myślę, że więcej zależy od umysłu niż od, nie wiem. Ja powiem szczerze z doświadczenia tak, zdecydowanie uważność i medytacja, szczególnie tak jak Darek to określa, wchodzenie w stan świadomości wolny od lęku. Wtedy, kiedy jesteśmy wolni od przeszłości, od przyszłości, od martwienia się, kiedy szczególnie umysł jest wyjątkowo wrażliwy na zwiększoną receptywność, też zdolność do rozpoznawania różnych wzorców, czyli rzeczy, które się wydarzają w naszym życiu i wcześniej nie widzieliśmy związku przyczynowo-skutkowego i nagle go dostrzegamy. Więc nawet samo to mówienie, że coś jest synchronicznością, no różnie można to tłumaczyć, ale poniekąd z mojego własnego doświadczenia to jest też kwestia zwiększenia po prostu swojej świadomości tego, że wszystko dzieje się jednocześnie wszędzie. Że życie dzieje się nie tylko w naszych głowach, ale wszędzie indziej też. Tylko my nie do końca zawsze to dostrzegamy, bo widzimy rzeczywistość przez pryzmat, powiedzmy, naszych czubków nosa, a gdy powiększamy naszą świadomość, zaczynamy widzieć po prostu więcej. Nasze widzenie peryferyjne się wzmacnia i widzimy rzeczy po prostu te, na które wcześniej nie zwracaliśmy uwagi, ale one dalej, one były wcześniej, tylko my ich nie widzieliśmy, nie? Przynajmniej tak to widzę teraz. Jeszcze ma ktoś może jakieś pytania, jak już przeszliśmy do fazy pytań? Chciałem zapytać o twoje chodzenie do toalety, ale może lepiej nie opowiadaj. No to nie będę opowiadał. Chodzenie do toalety jest normalne, nawet powiem, że częste takie... Podzielę się doświadczeniem, nawet siódmego dnia jak się nie pije, się sika jeszcze. Niewiele, ale się sika. Natomiast jak się nie je kału, można przez kilka miesięcy nie oddawać. Czyli to tak idealnie na ten, na pandemię, nie? Na początku trzeba było robić zapasy. No ma się czasu się ma zdecydowanie więcej, bo no wiele czynności odpada, jak mycie naczyń, robienie zakupów, no i pieniędzy zostaje też więcej. No dużo jest plusów. Powiem, że taki, no nawet jak powiedzmy nie bretarianizm, tak, to polecałbym, bo tą ścieżkę tego typu, bo jest wygodna, nie? Są jakieś minusy bretarianizmu? Moim zdaniem nie ma żadnych. No jedyny ten minus, że teraz było mi chłodniej, tak, no, ale to w momencie, kiedy odpowiednio zabezpieczymy się odzieżą, to nie ma żadnego problemu. Czy są jakieś minusy w relacjach, że jak ktoś przychodzi, to przy moim stanie umysłu, bo nawet wczoraj mieliśmy ognisko, gdzie byli znajomi, to nie mam litości, żeby dawać jedzenie, szykować stół czy cokolwiek. W ogóle jest, no nawet raczej mówię, że jak nie zjesz, to będziesz zdrowszy. I nie mam tej takiej gościnności za bardzo. Zresztą Damian, chociaż dla niego robimy zakupy, jak przyjeżdża i zawsze jest więcej, natomiast no, szału też nie ma, bo obiadów raczej też u nas, jak jest, to nie ma po prostu. Dużo nie wiem, nie jestem ekonomiczny. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak. To znaczy, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy, to no każdy ma jakieś talenty, tak? Jeden maluje obrazy, ktoś no ma talent do innych rzeczy. No ja w mojej ocenie mam talent do prowadzenia biznesu, dobrze sobie radzę i robię to od 30 tam kilku lat. No i to u mnie wszystko jest i pracą, i pasją. Jak no Damian nieraz
czy ktoś się mnie pyta, czy ja odpoczywam. Nie lubię tego słowa odpoczywam, bo ja nie odpoczywam nigdy. Nie odpoczywam, bo ja się nigdy też nie męczę, tak? No po co odpoczywać, no po co się męczyć, żeby później odpoczywać? Więc moja koncepcja to jest, no ja sobie żyję, nigdy się nie męczę, nigdy nie pracuję. I jak jestem w tym miejscu tak zwanej pracy, to, no to jestem tam najszczęśliwszy na świecie, tak? Jak jestem na Florydzie, bo zdarzyło mi się być, to też jestem najszczęśliwszy na świecie. Jak siedzę tu z wami, to pracuję czy odpoczywam teraz? No. Ani pracuję, ani nie odpoczywam. Jestem i jest mi cudownie, tak? Jak stąd wyjadę, też będzie mi dalej cudownie, a jak jechałem tu, to też było mi cudownie. Co jest? Cudownie? Okej. Okay. Jak to wpływa na seksualność? Padło tutaj pytanie. Także. Rok temu też miałem takie pytanie, ale to jest bardzo dobre pytanie. No sam z siebie nie mówię, ale no to jest ten taki, ja to nazywam wartość dodana do bretarianizmu. Ja byłem też trochę takim seksualnym narkomanem, mogę powiedzieć, i ten seks dla mnie miał takie duże znaczenie kiedyś i po przejściu na tego procesu bretariańskiego jako wartość dodana otrzymałem wolność od seksu. To było dla mnie takie w ogóle dziwne, niezamierzone i fajne, że wreszcie nie musiałem mieć gdzieś tam w otoczeniu tych kobiet i myśli o tych kobietach i jakieś tam zdobywaniu kobiet wręcz i byciu z kobietami, więc ja to nazywam, uzyskałem wolność od tej pożądliwości kobiet. Natomiast jeżeli chodzi o seksualność, no z każdym dniem jest lepsza. Jest wszystko moim zdaniem normalnie, nie? Bardzo fajnie, normalnie. Natomiast tylko wtedy, kiedy chcę. A jak nie, to przez 3 miesiące mogę nie uprawiać seksu i nie mam tych myśli, że jakaś fajna kobieta, to zaraz coś bym tam chciał. Nie, zero, zero. I to jest, no to jest nawet lepsze niż wszystko inne. No ale to facet to zrozumie. Ja jestem, nie czuję. Ja jestem człowiekiem, no czy wolnym. Wolny to już jest kategoryzacja, tak? No, jak są wolni, to są zniewoleni. No, jak, nie wiem, ktoś jest wyznawcą religii, to z automatu jest zniewolony, tak? Bo religia zniewala i tak dalej, i tak dalej. Więc wierzcie, my z Damianem mamy tę organizację założyć Centrum Kosmosu. Stworzymy, mam nową religię. Jak będziecie w nas wierzyć, to będziecie wolni. Taki żart. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie. Bardzo miło było tutaj wystąpić. Będziemy kończyć, bo już czas tutaj mija. Chyba, że ktoś ma jeszcze pytania. Chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to dawajcie. Zaczynam się coraz lepiej czuć. Jak? Bo nie usłyszałem. Nie, no to znaczy wcześniej spałem 5, teraz nieraz 5, nieraz 4, a miałem i okresy, że 3 godziny. No niewiele, ale jak najbardziej potrzebuję sen. Robiłem taki eksperyment, żeby nie spać, to tylko wytrzymałem, no tam może ze 30 godzin i od razu mnie ścięło. Czy ja mogę być bardzo niemiły i się wciąć na sekundę i zrobić jedno krótkie ogłoszenie, tak pół minuty? Śmiało. Dziękuję. Siema ludzie, przepraszam, że przerywam, ale właśnie w tym momencie tutaj mam kakao i idę do wioski High Vibe Tribe. Robimy ceremonię, płatna 4 dyszki, zapraszam. Dzięki. Jeszcze ktoś może by chciał?
chciał się oświecić, to bardzo proszę, 5 zł. LEDowe. U Damiana dycha. Tak, zdecydowanie. To z Krakowa przyjechał, ja mam bliżej. No dobrze. Czy gdzieś cię można znaleźć, Darek? No, ja jestem Darek Stoczyński, mój numer telefonu 516-190-30. Jak gdzieś tam w internet piszesz, to też coś znajdziesz, żeby mnie znaleźć. Na Messengerze pewnie też jestem, aczkolwiek tam bardzo nie korzystam. No pytanie na śniadanie też tam zdarzyło się. No to właśnie są te media takie społecznościowe, gdzie Bretarianie mają kanały i tam mają wyświetleń, nie wiem, tam kilka tysięcy, a tam jak zaprosili nas kiedyś do publicznej telewizji, to nie wiem, bo kilka lat już nie zaglądałem, ale może już jest milion tych wyświetleń. Ale rekord mam z Policjantem nagraniowy. Mam kilkanaście milionów wyświetleń, tak, żeby się pochwalić. Po przebudzeniu można się chwalić. Jest się najpiękniejszym, najwspanialszym i w ogóle najbardziej fantastycznym. Też można. Co ten policjant zawinił? Proszę? Co ten policjant zawinił? To ja zawiniłem, a policjant mnie zatrzymał, a ja to nagrywałem. I coś tam przy okazji mówiłem. Damian mówi, że możemy kończyć. To ja jeszcze powiem tak, ci co nie słyszeli, bo Damian rano był, ma kanał na YouTubie, którym no moim zdaniem też mnie zainspirował i być może przyczynił się, a na pewno się przyczynił właściwie, nie być może, do tego, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. On ma nagranych, nie wiem ile, 800? 1000 już, bo ten czas leci. 1000 filmów i naprawdę, no moim zdaniem są fajne, nie? No możecie posłuchać projekt... Projekt Find Yourself. Find Yourself. Tego też nie do końca rozumiem, może tak jeszcze powiem, dlaczego tyle tej angielskich nazw takich różnych... Bo jestem zajebisty. No no. No co, no, tworzyłem kanał 6 lat temu, już nawet nie pamiętam, dlaczego taka nazwa, nie inna, po prostu wpadło mi do głowy, że każdy z nas poszukuje siebie, ja szukam siebie. Chciałem, żeby było po angielsku, bo mi się spodobało, tak wybrałem. A potem stwierdziłem, że nie chcę zmieniać, bo ja lubię konsekwentność. Jak sobie coś wymyślę, to rzadko coś zmieniam. Jakbyście tak poszukiwali tych właśnie tego typu tematów, to tam prawie na każdy temat coś znajdziecie i moim zdaniem warto, bo niewiele jest osób na świecie takich jak Damian. Naprawdę niewiele. Naprawdę niewiele. A prawie tylko Damiana słucham od 5,5 roku, czy tam, no prawie, że po procesie przestałem czytać i czymkolwiek się interesować. Żeby właśnie wyłączyć umysł, przestałem czytać, żeby, no bo tak jak teraz rozmawiamy, no to no chcemy, nie chcemy, to w jakimś sensie, jak ja mówię, to piorę wam mózg. Ludzie nie lubią tego określenia często i niektórych uraża, ale chcemy, nie chcemy, to jest totalne pranie mózgu. Jak ja z Damianem rozmawiam, no to też występuje rodzaj prania mózgu. I teraz, żeby tak naprawdę wejść w siebie to, co Damian mówi, to proponuję przestać właśnie słuchać kogokolwiek. Mnie też, tak? Można się nieraz zainspirować, ale lepiej się wyłączyć, zrobić sobie taki reset i mieć takie swoje decyzje. Bo my często opieramy się na wiedzy innej. Przeczytaliśmy, że była bitwa pod Grunwaldem, tak? No to
to wszyscy powtarzamy tą informację. A jakby się okazało, że jej nie było nigdy. Tylko ktoś tam kiedyś coś zapisał i wysłał tą informację w przestrzeń, a my byśmy ją tak powielali. I moim zdaniem bardzo często jest tak, że jest masa nieprawdziwych informacji przekazywana, powielana i na przykład między innymi o jedzeniu, że ono jest takie ważne, konieczne. No, tak myślę. Proszę? No, dziękuję bardzo. Bardzo miło by było z wami się spotkać. Kocham was. Dzięki również. Boimy się też mówić do ludzi kocham. Tak naprawdę boimy się często tak mówić. No i życzę wam sukcesów, samych sukcesów. No i mieć wyjebane.